Czy lisy są niebezpieczne? Dzisiaj spróbujemy sobie odpowiedzieć na takie pytanie, ponieważ wiele osób uważa lisy jako zwierzęta, które są niegroźne. Oczywiście właściciele kotów, kur, innych zwierząt, na które na przykład polują lisy, mogą mieć zupełnie inne zdanie. Jednak dużo osób jednak uważa, że lisy ze względu na ich wielkość i ze względu na to, że oczywiście nie dążą one do konfrontacji z ludźmi, są zwierzętami, które nam nie zagrażają. I tutaj warto sobie wyjaśnić, że oczywiście lisy, chociaż są nieduże, to jednak mogą stanowić dla nas bardzo duże zagrożenie. Ponieważ o ile taki lis, któremu nic nie dolega, lis, który jest w takiej kondycji jak trzeba i go nie zaskoczymy, to zwierzę, które nas naprawdę będzie omijało, nie będzie dążyło do tego kontaktu, po prostu czuje w nas zagrożenie, tak lisy czują w nas, w ludziach. Zagrożenie, to niestety musimy pamiętać, że lisy, które na przykład mogą mieć wściekliznę, chociaż tutaj pamiętajmy, że te akcje, które mają na celu wyeliminowanie z populacji lisów no, tego zagrożenia, są bardzo skuteczne, ale i tak to ryzyko istnieje. No i niestety taki lis z takim problemem już stanowi realne zagrożenie. Już taki lis może stanowić dla nas duże zagrożenie. Ponieważ po pierwsze, no może przenieść tą wściekliznę, ale co równie ważne, niestety lisy, które no mają ten problem, zachowują się zupełnie inaczej niż zwykłe zwierzęta. To nie jest takie zwykłe, normalnie zachowanie, jak w przypadku takiego normalnego lisa, któremu nic nie dolega. Niestety nie. Lis, który ma taki problem, ma wściekliznę, niestety jest istotą, zwierzęciem. Które będzie zachowywało się zupełnie inaczej, i niestety przekłada się również to na to, że ten lis będzie, no niestety, na przykład próbował do nas się zbliżyć, będzie mógł być no, naprawdę wielkim zagrożeniem. I to jest ten największy problem z tymi zwierzętami. Oczywiście, to też dzikie zwierzę, które może mieć pasożyty, które może mieć wiele innych zagrożeń, które może nie są tak mocno bezpośrednie ale niestety, które mogą też stanowić dla nas pewne zagrożenie i tu bardzo ważna uwaga, nie dotykamy, nie głaskamy, choćby on nam się wydawał oswojony. Szczególnie kiedy nam się będzie wydawał oswojony, ponieważ najczęściej oznacza to po prostu, że mu coś dolega. A lis, któremu coś dolega, to lis niesamowicie niebezpieczny, o wiele niebezpieczniejszy niż lis, który jest w takim stanie, w jakim trzeba. I o tym należy pamiętać. Więc lis tak jak najbardziej może być niebezpieczny. Może na przykład pogryźć nas i no niestety możemy złapać wściekliznę. Co tu dużo mówić? Sam fakt pogryzienia też jest czymś niefajnym. No tutaj mamy zwierzęta kilku, no, maksymalnie niech będzie kilkunastokilogramowe, ale to i tak też coś dla nas groźnego, nawet dla dużych dorosłych osób. Więc lis potrafi być bardzo niebezpieczny. Może nie ze względu na to, jaki jest, że jest drapieżnikiem, który będzie stanowił dla nas zagrożenie, ale może być tym zagrożeniem z powodu tego, co on wcześniej na przykład złapie, to, co on może przenosić. Czyli jak najbardziej w przypadku lisów, tak jak w przypadku właściwie wszystkich zwierząt, uważamy i no, jednak się pilnujemy. Niestety tutaj o tym często zapominamy, więc gdy zobaczysz dziwnie zachowującego się lisa. Lisa, który na twój widok nie ucieka. Lisa, który no, nie próbuje zrobić wszystko, żeby uciec, musisz zachować bardzo dużą uwagę. Musisz uważać, ponieważ no, to może się skończyć po prostu źle. Niestety, ale to oznacza, że ten lis no, może być o wiele większym zagrożeniem niż zwykły normalny lis. Więc każde dziwne zachowanie ze strony dzikich zwierząt to jest taka lampka alarmowa. Ponieważ dzikie zwierzęta no, są dzikie, co wprost prowadzi nas do tego, że jednak są zwierzętami, które nie dążą do kontaktu z nami. Tak już jest, więc wszystkie te osoby, które no, jednak będą mogły się cieszyć, że no, ten lis był taki przyjacielski, że prawie do niego podeszłem, podeszłam, podeszliśmy, nie. To jest gigantyczny błąd i nie wolno go robić, no chyba że chcemy mieć naprawdę duże problemy. To nie są rzeczy, które będą dla nas fajne, a i dla samych zwierząt też to nie jest coś fajnego. Dlatego uważamy, kiedy widzimy na przykład takiego lisa, dziwnie się zachowującego, który jest na przykład obok nas, obok naszego mieszkania, domu, osiedla zabudowanego, terenów, gdzie żyją ludzie. Warto tą sprawę na przykład zgłosić odpowiednim służbom, no żeby to zagrożenie na przykład wyeliminować, czy też żeby sprawdzić, czy ten list, czy jakiekolwiek inne zwierzę nie będzie czymś, co będzie groźne. I tak ktoś ważąc 90 kg może uważać, że spoko, on mi nic nie zrobi, ale może zrobić, nie mówiąc o tym, że o wiele młodsi mniejsi mieliby z nimi o wiele większe problemy. I tutaj zacząłem materiał od tego, że taką szczególną uwagę, można powiedzieć, mogą mieć ci, którzy mają kury. Słyszeliście kury, tam daleko, nie wiem czy mikrofon to zbiera. To nie jest aż tak dobry mikrofon, jak widać, chociaż też nie jest zły, ale ci, którzy posiadają kury, wiedzą, że lis może być dużym zagrożeniem. Również właściciele kotów wychodzących muszą wiedzieć, że koty również mogą stać się ofiarą. Lisów. To też jest coś, o czym nie wiemy, nie chcemy wiedzieć, co nam umyka. Mamy drapieżnika i mamy zwierzę, na które taki lis może zapolować. I chociaż może nam się wydawać, że kot sobie poradzi, to niekoniecznie. Dlatego warto o tym pamiętać, dlatego warto wiedzieć, że to też zwierzę, które może stanowić zagrożenie, na przykład dla naszych kotów. Nie oznacza to wcale, że, że no, powinniśmy je w jakiś sposób nie, wiem, eliminować. Ich, chociaż ich populacja jest dosyć duża, szczególnie gdy no, zaczęliśmy wściekliznę zwalczać. Po prostu uważajmy. Zobaczysz lisa zbyt blisko, źle, źle. Niewłaściwie się zachowującego, inaczej się zachowującego niż normalnie. Niewłaściwie zachowujący się lis. No, fajne stwierdzenie. To musisz uważać. A jak trzeba poinformować odpowiednie służby, niech one się tym zajmą. Ty nie ryzykuj, ty nie próbuj pomóc temu lisowi, to dzikie zwierzę, które może stanowić dla ciebie zagrożenie. I zawsze o tym należy pamiętać. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania tego kanału, ocenienia, skomentowania na inne materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.